Witam Was serdecznie na moim profilu, jestem Rafał Zalewski. Dzisiaj kolejny temat narzeczonej, mianowicie moja opinia o malutka Wenel. Jedziemy. Malutka Wenel jest to TikTokerka, której filmiki skupiają się przede wszystkim na jej życiu w Holandii. Jednakże to nie jej filmiki przyciągają tak naprawdę największą uwagę, lecz jej live. Live to jest typowe promo, promo dla widza, w którym też właśnie występują takie bardziej znane rzeczy jak jedzenie chipsów czy wrzucanie mentosów do Coca-Coli. Wydaje się, że nie jest to zbyt oryginalny content, ale jednak przyciąga uwagę. Jeżeli oglądaliście mój wcześniejszy filmik, co myślę o influencerach, to pamiętacie, że dzielę ich tak naprawdę na cztery główne kategorie. I tutaj nasza malutka to jest właśnie ta kategoria, która ma w sobie to coś. To coś, co jest takie bliżej nieokreślone. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest taka charyzma, magnetyzm, ale to nie daje w pełni takiej odpowiedzi. Otóż chodzi o to, że niezależnie co robi, przyciąga uwagę. Nawet mnie. Osoby, która już nie chodzi po promo, która już od czasów, kiedy na tamtym koncie pierwszym moim Anima Libera zdobyłem te 1000 obserwacji u dużego i szwagierki, nie chodzę po promo, ale mimo to jak przeglądam, to jednak się u malutkiej zatrzymam. Mimo to zajrzę, co ona tam porabia, mimo że na live te kontenty nie są takie oryginalne, wciąż przyciąga uwagę. To jest właśnie influencer, który ma w sobie ten błysk. To jedną, jakiś fragment, który sprawia, że mimo wszystko wracamy i oglądamy. Ten taki błysk, ten taki dziwny magnetyzm, to lśnienie, ta iskierka, ona powoduje, że ludzie są przyciągani do danej osoby, ale niestety powoduje to też, że bardzo dużo osób taką osobę będzie hejtować, więc niewątpliwie malutka w moim mniemaniu ma do czynienia z bardzo dużym hejtem, jednakże nie zauważyłem, żeby o tym cokolwiek wspominała. Z drugiej strony ona wygląda na taką twardą babkę, chociaż malutka to taka twardzielka mała, która jednak sobie z takim hejtem radzi bez większych chyba problemów. Jeżeli coś mogę zarzucić tutaj, to tylko to, że na tych live'ach brakuje mi właśnie takiego oryginalnego kontentu. Chciałbym naprawdę zobaczyć malutką na live'ie wykonującą jakiś taki oryginalne jakieś wydarzenie takie, jakby to ująć. Malutka Wenel oryginal. Mam nadzieję, że kiedyś się tego doczekam. Rafał Zalewski. Żegnam Państwa.